Hej, dzisiaj przychodzę do Was z tagiem, żeby nie było nudno. Tak, save, drop one, tak się nazywa, save one, drop one. Czyli mamy parę książek, czyli dwie książki. Losuję z tego pojemniczka i wybieram tą, która mi się bardziej podoba. Dlaczego tak i tak, dlaczego taka forma? Ponieważ chciałam podzielić się z Wami moim challenge'em, który sobie założyłam na ten rok, czyli 52 książki w rok. Dla mnie kiedyś to była jakby liczba niemożliwa. Nie rozumiałam, jak to się w ogóle dzieje, że ludzie czytają książkę tygodniowo. Mind blowing. I postanowiłam sobie, że w tym roku zrobię sobie taki challenge i że po prostu będę się starała przeczytać tyle książek. Na początku chciałam trochę oszukać, bo myślałam, że mi się to w życiu nie uda w tym roku zrobić. Więc sobie brałam jakąś tam cienką książeczkę dziecięcą i sobie pomyślałam, dobra, jak nadrobię, to wtedy będę sobie sięgnę po jakąś grubszą książkę, po którą na przykład bym się bała, że nie skończę w tydzień, dwa. Ale jak się okazało, poszalałam trochę i wyzwanie skończyłam w maju. Ale wydaje mi się, że po prostu się zawzięłam i jak widziałam, że jestem, bo wyzwanie sobie zrobiłam na Goodreadsie i tam było napisane, że jakby tam był podział tej książki na tydzień, takie założenie, i oni na przykład wyskakiwała informacja, że jestem trzy książki do przodu i w ogóle sobie myślę, o kurczę, robię to, jedziemy, skończymy szybciej, chcę przeczytać dwa razy więcej książek niż sobie założyłam i tak parłam, aż w końcu w maju utworzyła mi się już taka miseczka. I właśnie, żeby nie było nudno, żeby nie było takiego zwykłego opowiadania o książkach, to stąd ten tak. Ja szczerze mówiąc, części z tych książek miałam wrażenie, że przeczytałam je bardzo niedawno, ostatnio. Tak mi zapadło w pamięć. A niektóre miałam tak, że ja to czytałam. Także wiecie, jedziemy z tym koksem. Dobra. Pierwsze dwie. Ja tutaj mam tytuły, tylko będę Wam... Nie mam autorów, dlatego że chciałam bardzo szybko spisać te kartki. Autorzy będą się Wam... Znaczy całe okładki postaram się Wam wstawić. Dobrze. Pierwszy mamy Zjadaczkę Grzechów i Oblężenie i Nawałnica. I tak. Zdecydowanie wygrywa tutaj Oblężenie i Nawałnica. To jest trylogia z Cieni Kości, czyli Grisha Veres. I ja jak zaczęłam czytać, ja w ogóle byłam źle nastawiona do Cieni Kości. Ja zaczęłam czytać tą trylogię, dlatego że tam wszyscy mówili, że o, że dobrze jest poczytać wcześniej, jakby znać to uniwersum Griszów przed szóstką Wron, bo chciałam szóstkę Wron. Ale tak się wciągnęłam w Cieni Kości, że to po prostu, jak ja pochłonęłam te książki, to było, no, niby takie proste, niby ludzie, że beznadziejne, a mi się mega podobało. A co do Zjadaczki Grzechów, jest to bardzo dziwna książka, bardzo bezpośrednia. Tak w skrócie fabuła. Jest to o dziewczynie, która popełniła przestępstwo i niektóre właśnie z takich kobiet, które popełniły przestępstwo, zostają zjadaczkami grzechów. Czyli jak ktoś umrze, to po prostu przed śmiercią w ogóle jeszcze idzie taka zjadaczka grzechów do danej osoby. Ta osoba się jej spowiada jakby przed śmiercią. No i na przykład za taki grzech jest takie żarcie, za taki takie, a za taki takie. I potem jest pogrzeb i na pogrzebie jest na grobie cała masa tego jedzenia, które odpowiada tym grzechom, więc jakby wszyscy też widzieli, jakie kto ma grzechy. No i ta zjadaczka grzechów musiała zjeść te grzechy, czyli zabrać jakby od tej osoby zmarłej te grzechy, żeby mogła pójść do nieba czy gdzieś tam. Książka mi się w miarę podobała, ale takie nic specjalnego, nic porywającego. Akcja to tam taka średnia, mocno była dopiero na sam koniec i tak się rozwinęła bardzo dziwnie, więc tak... Ale ogólnie koncept bardzo ciekawy.
Oblężenie i nawałnica w ogóle. Szczerze, ja nie pamiętam środkowych tomów książki. Nie powiem, o czym była. Ale wiem, że mi się bardzo podobało. Dobra, rozgadałam się. Muszę szybciej, bo... Dobra, okej. Okay. Dywan z wkładką, czyli ostatnia pozycja. Dość niedawno czytałam. I czas pogardy. Ja Wiedźmina, te pierwsze 6 części słuchałam jako słuchowisko na Empik Go. I tutaj zdecydowanie wygrywa czas pogardy Wiedźminek. No po prostu, no to słuchowisko to jest taki sztos. Jeżeli jeszcze nie czytaliście Wiedźmina i tak średnio chce się wam za to zabrać, mi na przykład sama jakby fizyczność książki tak nie bardzo odpowiadała, to słuchowisko to jest, nawet mój mąż przesłuchał. Także tutaj zdecydowanie wygrywa czas pogardy, dywan z wkładką, komedia kryminalna, prosta, szybka, do mojego życia nic nie wniosła, oprócz po prostu ubarwienia tych kilku dni, kiedy ją czytałam. Za to czas pogardy, jak najbardziej. Oczywiście też średnio pamiętam, o czym był czas pogardy, bo ja to wszystko słuchałam jednym ciągiem, książka po książce, więc tak średnio, ale biorę Wiedźmina jako całość. Bo wydaje mi się, że te wszystkie książki są na jednym poziomie. Okej. Dwór cierni i róż. I sierota, bestia, szpieg. Tutaj wybieram dwór cierni i róż. Dlatego, że jak zaczęłam słuchać dwór cierni i róż, to ja się tak wciągnęłam. Poza tym jest to fantastyczny retelling Pięknej i Bestii w zupełnie nowej oprawie. Na pewno jakby koncept jest z Pięknej i Bestii, ale fabuła tak zaskakująca, tak jak no dla mnie naprawdę mega. Ja się troszeczkę też bałam tych dworów, dlatego że wszyscy mówią, że Sarah J. Maas to jest takie Ctrl-C, Ctrl-V, dlatego też średnio po dworach chcę się zabrać za Szklany Tron, ale pewnie to zrobię. A druga to była Sierota, Bestia, Szpieg. I Sierota, Bestia, Szpieg też bardzo fajna książka, bardzo się wciągnęłam. Na pewno będę czytała drugą część, czyli Diabeł, Laleczka, Szpieg. Naprawdę bardzo fajna młodzieżówka. Takie uważam śmiało 14+. Naprawdę fajna, wciągająca. Ja dosyć też szybko ją przeczytałam. Okej. Ja potępiona. I Cień i Kość. Tutaj wygrywa Cień i Kość. Dlatego, że Ja potępiona to według mnie była najgorsza część z tych wszystkich. Bo są 4 części Ja Diablica. Ja potępiona to jest 3 część i ona według mnie jest najgorsza. Ja w ogóle traciłam wątek w trakcie słuchania tej książki. Jakby tam było za dużo dziwnej akcji, za dużo dziwnych postaci i jakoś tak w ogóle się nie wciągnęłam w to. Za to Cień i Kość, no od tego się zaczyna trylogia Griszów, więc no jeżeli Cień i Kość by mnie nie wciągnęła, to bym nie przeczytała wszystkich części. Ogólny sorry tu za tą kropkę, ale z tuszu i nie da się już zetrzeć. Próbowałam szczoteczką tak na sucho, ale już mam taki pieprzyk. Okej, okay. Idzie. Harry Potter i Komnata Tajemnic oraz Sezon Burz. To jest bardzo trudny wybór, dlatego że Sezon Burz mi się bardzo podobał. Sezon Burz bardzo dobrze pamiętam, dlatego że to jest oddzielna historia. W sensie pamiętam ją jako odrębną książkę, bo to jest już oddzielna historia Wiedźmina. Ona jest tak jakby między tymi opowiadaniami z Ostatniego Życzenia, a Mieczem Przeznaczenia. I mi się Sezon Burz bardzo podobał, aczkolwiek no Harry Potter. Jak ja zaczęłam, słuchajcie, ja przeczytałam 2 części Harry'ego Pottera od początku roku. Nie wiem ile razy już czytałam tego Harry'ego Pottera ogólnie, ale
no wciągnęła mi się, no jednak Harry Potter to jest Harry Potter. I właśnie postanowiłam w tym roku zrobić sobie rereading całej serii i powiem Wam, że w ogóle nie żałuję, czyta mi się po prostu, no tak bosko, no... No kocham, kocham, kocham. Dobra. Chyba trzeba jeszcze bardziej przyspieszyć. Dobra. O, Miecz Przeznaczenia, czyli o wilku mowa. I Opowieść Podręcznej. I powiem Wam tak, o ile Opowieść Podręcznej średnio mi się podobała jako książka, ta perspektywa pierwszej osoby, no, była taka może średnia, ten świat też taki niedopracowany. Co mam do zarzucenia Opowieści Podręcznej, ten świat tam stworzony nie ma takich dobrych podwalin, nie ma dobrego jakby... nie ma dobrego uzasadnienia tego świata. I to mi w tym przeszkadzało. Ja troszeczkę nie wierzyłam, że takie coś mogłoby być aż w takiej formie. Natomiast Miecz Przeznaczenia, ja uważam, ostatnie opowiadanie z Mieczu Przeznaczenia. Boże, ja się zakochałam w Mieczu Przeznaczenia. Dlatego dla mnie tutaj no, nie ma... Nie będę oczywiście opowiadać fabuły Wiedźmina, dlatego że... Poza tym Miecz Przeznaczenia to są same opowiadania, to jest raz, a dwa, no ciężko jest opowiadać ze środka, wiecie, rzeczy, ale po prostu, ojejku, te opowiadania Sapkowskiego, ja tylko do mojego męża cały czas pisałam, Boże, weź nadrabiaj, no, bo razem jakby słuchaliśmy, ja mówię, weź nadrabiaj, muszę z tobą pogadać, bo takie zarąbiste opowiadanie i w ogóle już natychmiast. Także bezkonkurencyjnie Miecz Przeznaczenia. Ja, Diablica i Wszystko przez Pannę Bridgerton, czyli pierwsza część serii Rokesbich, czyli jakby pokolenie, cofamy się pokolenie wcześniej od akcji Bridgertonów tych Netflixowych i mamy przyjaciół rodziny Rokesbich i to są właśnie książki. Są cztery książki wydane. Nie w Polsce. W Polsce chyba są tylko trzy. I wybieram Ja, Diablica. Dlatego, że naprawdę się uśmiałam, ubawiłam się i w ogóle no jest to książka, dzięki której poznałam Katarzynę Berenikę Miszczuk i jakoś też tak właśnie bardzo, bardzo fajnie ją odbieram. No a tutaj Julia Quinn. No to jest romansidło takie typowe, aczkolwiek bardzo fajne, z bardzo fajną bohaterką, nie taką i tak dalej. Naprawdę tutaj ci bohaterowie we Wszystko przez Pannę Bridgerton byli bardzo fajnie i było, no to jest krótka, zwięzła fabuła, naprawdę fajna, takie opowiadanko w sumie. Polecam w ogóle, jeżeli lubicie Bridgertonów, to uważam, że ta seria jest lepsza. Dobrze. Krzysztof Ognia, czyli znowu Wiedźmin i Demian. I tutaj znowu wygrywa Wiedźmin. Nie wiem, Wiedźmin chyba będzie bezkonkurencyjny, chyba że trafi na naprawdę dobrego przeciwnika, ale ja tak żałuję, że ja dopiero w tym roku zaczęłam słuchać tego Wiedźmina. Dobrze, więc wygrywa Wiedźmin, ale przechodząc do Demiana, to absolutnie nie była książka dla mnie. Myślę, że tutaj większość książek by zdeklasowało Demiana. Ja już wiem, kim chcę być w życiu, jakim chcę być człowiekiem. I tutaj po prostu ta książka to nie... To akurat jest albo trochę za późno tą książkę, albo w ogóle to nie jest książka dla mnie. Bardzo się zresztą męczyłam przy Dymianie i bardzo długo go czytałam. Wyborny trup. I Śmierć i życie, czyli Zmierzch pisane od nowa. Tragiczny wybór. Ja bym żadnej książki nie wybrała. Będę jak chyży w The Voice'ach. Dwie odpadają. Nie, żartuję, no coś wybiorę. Śmierć i życie, Zmierzch. Jedyne, po co tą książkę warto przeczytać, to tylko, żeby się dowiedzieć, jakie by mogło być alternatywne zakończenie Zmierzchu. Natomiast reszta uważam bardzo strata czasu. Okej. I co tam było?
i wyborny trup. Żygi. Tam były takie sceny. To jest bardzo krótka książka tak w ogóle, więc jeżeli chcecie się zapoznać z jej treścią, to uważam, że w jeden dzień śmiało można to przeczytać. Ja to słuchałam w audio, trwało to 4 godziny, więc naprawdę bardzo szybciutko. Jeszcze ja słuchałam na przyspieszeniu, więc luzik. Bardzo dziwna książka, bardzo taka obrzydliwa wręcz. I też tutaj jest świat przedstawiony, w który ja nie wierzę, dlatego że kanibalizm troszeczkę, bo ludzie potrzebowali mięsa, dla mnie to nie jest wytłumaczenie. My na świecie tylu, słuchajcie, ludzi, którzy nie jedzą mięsa, pod różną postacią, czy to są wegetarianinie, czy weganie, czy jaroszowie. No to kurczę, ale akurat chyba jarusz je ryby. A tutaj jakby każde mięso zakorzone. Okej, okay, no i jakby nie wyobrażam sobie, żeby nie można było po prostu się obejść bez tego mięsa. I nie rozumiem dlaczego, bo tutaj jakby ludzie byli hodowani specjalnie na mięso. Były na przykład... No dobra, nie będę mówić, bo to drastyczne sceny, ale jakby no, ten świat do mnie akurat nie przemówił. Ta wersja świata w ogóle jakby... A sama książka w sobie obrzydliwa. I też fabuła bardzo średnia, więc... Cisza Białego Miasta, czyli kryminał jako chyba jedyny taki tutaj. I Love Rosie. Love Rosie to jest książka, o której zapomniałam, że ją czytałam i też się bardzo długo z nią męczyłam. W ogóle mi nie podeszło, bo ta fabuła była taka na siłę. A jeszcze ta forma tych maili, bo to jest w formie jakby tylko i wyłącznie jakby z perspektywy Rosie. Mamy Rosie i mamy jej przyjaciela. I to jest tylko z perspektywy Rosie i ona... I to jest tylko na zasadzie, że widzimy, co kto do niej wysyła, jakiego maila czy wiadomość i tak samo to, co ona wysyła komuś. I ta forma, i czasem mamy na przykład przeskoki o kilka lat, czasem coś tam. Forma naprawdę trudna do ogarnięcia, żeby całość była spójna. Moim zdaniem tutaj Cecilia Arendt jakby ograła to fajnie, ale sama... Jakby bardzo przewidywalne było to wszystko i bardzo takie już oklepane. Dobrze. Harry Potter i Kamień Filozoficzny i Demon i Mroczna Toń. To jest kolejny trudny wybór. Ja bym bardzo chciała... Nie wiem, no... Wydaje mi się, że wygrywa tutaj... 5 hours later. Harry Potter wygrywa. Nie powiem czemu, po prostu tak czuję i tyle, bo ciężko mi jest te dwie książki jakoś ze sobą zestawić. Dobrze, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Chciałam jakby złączyć tytuł Siedem śmierci jeszcze. I Ukochane równanie profesora. Bezkonkurencyjnie Ukochane równanie profesora. Jestem z wykształcenia matematykiem i dla mnie po prostu ten świat, gdybym nie lubiła matmy, to dzięki tej książce bym polubiła matematykę. Dlatego jeżeli macie dzieci bądź znajomych humanistów, no może jakby odnieśmy się, że trzeba być w szkole, ok? Więc tak, jeżeli macie kogoś, kto lubi czytać książki, ale nie lubi matematyki, to dzięki temu może spojrzeć na sam świat matematyki troszeczkę inaczej. Bo tutaj to jest przedstawione tak, że wszystko składa się z liczb. Naprawdę... Pokochałam tę książkę, połknęłam dosłownie w chwilę. I Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Średnio mi się podobała ta książka. Bardzo średnio. Bardzo według mnie głupia fabuła. Nie trafiła do mnie w ogóle. Dobrze, Małżeństwo ze snu, czyli druga część Rokeswich. I Książę i ja, czyli pierwsza część Bridgertonów.
Zdecydowanie Małżeństwo ze snu. No mi się ta pierwsza część nie podobała, może dlatego pierwsza część Bridgertonów mi się nie podobała, dlatego że oglądałam serial i w serialu mamy połączenie wszystkich tych części, jakby, że one się dzieją w jednym czasie, tylko że jakby sezon po sezonie, można tak powiedzieć, a książki Julie Quinn mają to do siebie, że się dzieje, jakby są najpierw losy jednego dziecka, potem losy następnego dziecka. Jakby jedna książka to jest odnośnie tylko jednego dziecka, a serial jest o wszystkich. Więc no, dla mnie to już była ta książka, to takie... Ale uważam, że... bo to akurat był wątek o tej pierwszej z tą grzywką. I tutaj ten wątek był lepiej napisany. Mam wrażenie, że w serialu było to takie mocno, mocno na siłę, jakieś tam, a dotykałaś się tam. Nie lubię czegoś takiego. George Orwell, 1984 i Blackout. Kurczę, no tutaj mamy dwie bardzo podobne gatunkowo tym razem książki. I tutaj mi się chyba bardziej podobał Orwell. Pomimo tego, że miał takie flegmatyczne momenty, to jednak uważam, że to jest... Bo Blackout to jest taki, wiecie, żeby przeczytać i to jest taki na chwilę, a 1984 mocno siedzi w głowie. To jest takie coś, że do tej książki się wraca, bo jakby to, co teraz się dzieje na świecie z ograniczeniami praw człowieka i tak dalej, to mam wrażenie, że jakby cały czas ta książka jest aktualna, przebłyski z tej książki, jakieś wprowadzanie cenzury i tak dalej, podawanie w wiadomościach to, co chce państwo, a nie tak, jak jest naprawdę. I to jakby no, w wielu krajach tak się dzieje, więc jakby no, dla mnie 1984. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. W ogóle nie wiem, czemu po angielsku jest 7,5 śmierci. I może pora z tym skończyć. Ja tą książkę może pora z tym skończyć. Przeczytałam i miałam takie... A? I mówię do mojego męża, musimy obejrzeć film na Netflixie, bo przeczytałam książkę i w ogóle nie ogarniam, o co chodzi, może w filmie będę wiedzieć. I rzeczywiście w książce były... takie ślady tej dziwności, bo ja na początku traktowałam to jako taką zwykłą historię i w ogóle nie zwracałam uwagi na te szczegóły, że na przykład, że w każdym, bo jest jakby para i jedzie sobie chłopak z dziewczyną do jego rodziców, on jedzie ją przedstawić. I on właśnie jakby cały czas mówi, albo ona jest malarką, a potem mówi, ona jest pisarką i tak dalej. Ja na to średnio zwróciłam uwagę dopiero w filmie i dopiero jak przeczytałam jeszcze jakby analizę tego filmu i tej książki i dopiero wtedy to zrozumiałam, głupia blondynka. I powiem wam szczerze, że po prostu super przedstawione, super zakończone i moim zdaniem książka była dużo lepsza niż film. Pomimo tego, że dopiero po filmie to zrozumiałam, to książka była dużo lepsza. Moment, kończę. A, i 7 śmierci Evelyn Hardcastle. Ale tutaj wygrywa 7 śmierci Evelyn Hardcastle. Dlaczego? Dlatego, że to jest przecudowny, przewspaniały, przegenialny kryminał. Napisany w ogóle... mózg rozsadza. To jak właśnie, że codziennie nasz bohater jest, się budzi w ciele innej osoby, ale cały czas przeżywa ten sam dzień jakby w realu. I musi rozwiązać zagadkę. To jest naprawdę bardzo fajne. Aczkolwiek trochę się pogubiłam pod koniec, ale trudno. Ostatnie życzenie. Czyli znowu Wiedźmin i Droga. Przepraszam, Wiedźminie. Pomimo tego, że ostatnie życzenie... Ja byłam zachwycona, bo od ostatniego życzenia zaczęłam czytać Wiedźmina. I ostatnie życzenie to dla mnie było takie odkrycie w ogóle wiedźminowe. To jednak Droga. Droga, uważam, że to jest książka, którą każdy musi przeczytać i dla mnie Droga mnie urzekła tam miłość ojca do syna. Jak on bezwarunkowo go kochał, nawet miałam jedno zdanie takie w zakładce po prostu, że on sobie sam do siebie mówi, że on go kocha.
I ojejku, on jest taki kruchy, jak ja go kocham. Ja mam małego dzidzia i po prostu i uwielbiam relacje mojego syna z moim mężem. Uważam, że nie ma nic piękniejszego. Okej, okay, blada śniąca. I mitologia nordycka. Blada śniąca to jest nowelka, to jest takie, nawet to tu widzicie, to jest taki pizdryczek. To malutkie. A mitologia nordycka, no to też jest cieniutka książka, tylko że już jakby w ogóle o czym innym. Na początku ciężko mi się to czytało i myślę sobie, matko, tego się nie czyta jako książka, jako opowiadanie, tylko jak mitologia, no nie? Logiczne. Ale to naprawdę, to nie było właśnie jakby, to jest tak jak mitologia grecka napisana albo mitologia rzymska. Bardziej ta grecka jest znana, że po prostu ten był tam i tam, zrobił to i potem tam i tam. To ta mitologia jest tak samo napisana. Bardzo wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o mitologii nordyckiej. I ja akurat to przeczytałam po tym, jak graliśmy z moim mężem w tą część Asasyna Valhalla. Więc naprawdę akurat fajnie w czasie mi się to zgrało, ale wybieram bladą śniącą, dlatego że mi się po prostu bardziej mi podeszła ta książka. No ciężko porównać te dwie, więc... Rytuały wody, czyli kolejny kryminał i Dom, który się przebudził. Ojku, ja te książki po sobie chyba czytałam jakoś w styczniu. Dom, który się przebudził, to jest taka ciniusieńka książka dla dzieci, co właśnie wspomniałam, że oszukiwałam troszeczkę. A Rytuały wody to jest kryminał, który się dzieje w kraju Basków, druga część Ciszy Białego Miasta. I ta książka mi średnio akurat te Rytuały wody podeszły. O ile Cisza Białego Miasta mnie porwała bardzo, to Rytuały wody już średnio. Ja w ogóle, no jak wspomniałam, ja nie lubię tych środkowych części, jakoś nie wiem, takie lepszy jest początek i lepsze jest zakończenie. A ten środek taki do wywalenia. Dom, który się przybudził, myślałam, że będzie bardziej wartościowy dla dzieci. Tak jak na przykład Śnieżna Siostra, którą mam jeszcze tutaj w zestawieniu, była taka, że ja się mega wciągnęłam, ja płakałam przy tej książce, a Dom, który się przebudził, to takie przeczytałam, nie ma, poszło. Więc wybieram chyba tutaj Rytuały wody, pomimo wszystko po prostu. No dla mnie książka, która powinna nieść ze sobą jakieś wartości, miała jakby za mały ten przekaz. Za mało czytelny. Miedziaki. I First Come Scandal, czyli czwarta część Rock is Bifta. Ja ją czytałam po angielsku, ona właśnie jest chyba niewydana w Polsce, nie mogłam jej znaleźć. Miedziaki! Nie czytajcie tej książki. Ja się nie dziwię, czemu ona nie została wydana w Polsce. Ta Rock is Bif. Po prostu ta książka jest o tym, że jedzie ta najmłodsza córka Bridgertonów, że tam, nie wiem, był skandal, bo została w pokoju sam na sam z jakimś chłopakiem i musiała wyjść za niego za mąż, ale nie chciała i żeby ludzie nie gadali, to musiała wyjść za mąż za kogoś innego, no i się napatoczył ten biedny Rokesby i się w sobie tam, nie wiem, zakochali czy coś tam, no i jechali do Londynu, czy do Oxfordu, czy nie, do jakiegoś tam, do Edynburga chyba. Jechali, bo on był lekarzem i on miał tam pracę. I cała droga i cała jakby ta książka jest o tej drodze w karecie i jak kot się cały czas drze i oni nie wiedzą, co zrobić z tym kotem. Także miedziaki. Dobrze. Śnieżna Siostra i Dwór Skrzydeł i Zguby. Tutaj Śnieżna Siostra wygrywa. Dwór Skrzydeł i Zguby był taki dla mnie za długi, za średni. To jest trzecia część Dworów. Sarah J. Maas i Śnieżna Siostra to jest po prostu, to jest taka książka dla dzieci. Polecam każdemu, jak macie dzieciaki, bo jest cudowna. Emma. I Niewidzialne życie Eddie LaRue. Ja tutaj wybieram Emmę. Mi Niewidzialne życie Eddie LaRue, powiem szczerze, że że było bardzo fajne, ale dla mnie czegoś brakowało w tej książce.
brakowało mi, nie wiem, no takie dziwne, niby ta książka powstawała kilka lat i tak dalej, że taka dopracowana, że coś tam. I ogólnie chodzi o to, że jest sobie dziewczyna, która zawarła pakt z diabłem, że nikt jej nie zapamięta, że tylko jak odwróci wzrok, to już jakby nie pamięta w ogóle, z kim rozmawiał i tak dalej. A jednak ona miała na przykład taki ten, że sobie na przykład jak z kimś wychodziła wieczorem, to zostawała z nim aż do rana i na przykład w mieszkaniu u niego i w ogóle, no że miała takich stałych swoich ludzi i oni rano zapominali o niej, a potem ją sobie, potem znowu ją poznawali i tak dalej. No fajnie, że ktoś od razu poznał laskę i ją zabiera do domu i tak dalej, no są tacy ludzie. Nic do tego nie mam, ale czy ci ludzie nie chodzili sikać? Ona z nimi szła? Nie wiem. Nie rozumiem. Przez całą noc, przez od wieczora aż do rana. Dobrze. Ja Anielica. I zniszczenie i odnowa. A tam wybrałam Emmę, dlatego że po prostu mega mi się podobała fabuła, mega mi się podobała główna bohaterka i nie wiem dlaczego ludzie twierdzą, że była denerwująca. Dla mnie nie była denerwująca, była naprawdę super. Emma jako główna bohaterka, taka fajnie, bo to takim moim zdaniem bardzo fajnie była przedstawiona, tak jakby troszeczkę jej hipokryzja i takie jej no super. A zniszczenie i odnowa i ja Anielica. Tutaj mi się bardziej podobało chyba ja Anielica. Po prostu. Zakończenie też trylogii Griszów było takie troszeczkę średnie. Za to ja Anielica naprawdę z humorem fajnym. Nic nie miałam. Do tego Dwór Mgieł i Furii. Czyli druga część Dworów. I Rejsku Miłości, Inna Panna Bridgerton. I tutaj wybieram Dwór Mgieł i Furii, dlatego że w drugim tomie Dworów dzieje się, o ile w pierwszym tomie mieliśmy ten retelling tej pięknej i bestii, to drugi tom zaczyna się od tego, że się dzieje. Jest po prostu walka o przetrwanie i naprawdę mi się podobało. A Rejsku Miłości... Ja ocalona i Nie kochaj mnie, tutaj, czyli Iskra Bogów, część pierwsza. Wybieram Ja ocalona, dlatego że mi się najbardziej podobała ta część z tych wszystkich. To w ogóle dla mnie Ja ocalona to jest sztos, apokalipsa i tak dalej. I nabrała też takiego poważnego toru troszeczkę ta seria. A Nie kochaj mnie to taka... bardzo fajna książka oczywiście, ale taka bardziej pipidówka dla młodzieży. Takiej mówię, Zmierzch i też ta identyczna miłość jak w Zmierzchu. Nie możemy być razem, nie mogę się w tobie zakochać, trzymaj się ode mnie z daleka, ale nie możemy bez siebie wytrzymać. Okay. Szóstka Wron. I Władcy Czasu, czyli trzecia część Ciszy Białego Miasta. I tutaj Szóstka Wron. Szóstka Wron ma taką fabułę, jest tak napisana, jest po prostu, jest sztos. Czytajcie Szóstkę Wron. Za to Władcy Czasu. Jest tam zabieg, którego ja nie lubię. Dlatego, że mamy jakby, wszystko się dzieje wokół tego, że jest jakaś powieść i ktoś zabija tak jak w tej powieści. I mamy jakby, i to jest niby prawdziwa historia, ta powieść. I ona się dzieje tam chyba 1000 czy coś tam, czy ileś tam set lat wcześniej. I jest jakby, mamy przeskoki, mamy rozdział w teraźniejszości i mamy rozdziały w tej historii sprzed lat. No i dla mnie te rozdziały z tej historii sprzed lat, ja bym najchętniej je omijała, ale myślałam, że może coś wniosło do fabuły, jednak nie. Więc nie warto. Krew Elfów i Silvarerum. Przepraszam cię, Silvarerum, o ile kocham twój realizm magiczny, jednak wybieram Krew Elfów. Bo Wiedźmin. Jak widać, Wiedźmin przegrał tylko z jedną książką. I to była droga McCarthy'ego. Także tak. Mam swoje tutaj te... wiecie już, co czytałam. Wiecie, jakie mam zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że taka forma gdzieś tam...
byłaby przyjaźniejsza, niż gdybym po prostu książka po książce, wiecie, takie. Dajcie znać, jeżeli czytaliście coś z tych książek i może macie inne zdanie niż ja, podzielcie się koniecznie w komentarzu i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!